Dostaliśmy właśnie oficjalną datę premiery LEGO Ninjago Zjednoczeni oraz także wgląd na kolejną nową postać. Zanim zaczniemy, to koniecznie subskrybujcie. Tutaj macie ostatnich 10 subskrybentów. Wbijemy tutaj jeszcze 500 w górę. No i już lecimy. Więc zacznijmy najpierw od plakatu, trochę was jeszcze w niepewności potrzymam. I szczerze, plakat wygląda naprawdę ładnie. Znajduje się na nim Lloyd oraz nowa postać, którą prawdopodobnie jest Sora z przecieków. Już jakiś czas temu dostaliśmy nazwę zestawów i tam właśnie imię Sora się pojawiało. Moim zdaniem Lloyd tutaj naprawdę wygląda bardzo ładnie, fajny jest ten strój. Widzimy też tam chyba Kaya, bo jest jakaś czerwona ręka. No i także mamy tą Sorę najprawdopodobniej. I wygląda na to, że ma ona jakąś złotą rękę, taką robotyczną. I w sumie całkiem ciekawy pomysł. Ma ona kaptur z kocimi uszami, też w sumie ciekawe. I widać nawet, że ma takie jakby na twarzy oznaczenia, jakby to był kot. Ale ogólnie bardzo podoba mi się ta nowa postać. Może będzie coś ciekawego, ale szczerze powiem wam, że jak bardzo podoba mi się to, że w końcu będzie coś ciekawego siedziało w tym Ninjago, to te nowe postacie to, no nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. No ale dobra, i tak wiem, że wszyscy tutaj przyszli po datę premiery. No i data premiery będzie za 50 dni, 20 godzin, 2 minuty i 22 sekundy. Czyli 1 czerwca. Ale to jest oficjalna jakby premiera światowa. I możemy zobaczyć, kiedy będzie premiera w Polsce. I będzie to 26 czerwca. Więc polska data premiery LEGO Ninjago to będzie 26 czerwca. A światowa, angielska, 1 czerwca. Więc troszeczkę sobie poczekamy. Jednak mamy już naprawdę polską premierę, w ogóle to jest niesamowite. I bardzo podoba mi się to, że LEGO ogarnęło się i w ogóle zrobiło takie coś, że pokazało już o te premiery i wiemy, kiedy to się pojawi. Więc dobra, piszcie oczywiście w komentarzach, co sądzicie o samym plakacie i także o dacie premiery. No i co, zobaczcie też poprzedni odcinek, w którym mówiłem poprzednie dwa plakaty.